Witajcie w programie Kobiety rozmawiają o pieniądze. Ja nazywam się Dominika Nawrocka i z moim gościem będę rozmawiać dzisiaj o tym, jak ważne są pieniądze, żeby realizować wielkie pasje i wielkie marzenia. Karolina Pilarczyk, europejska mistrzyni driftu. Kobieta, która niesamowicie mi imponuje i imponuje innym kobietom. I ma tyle osiągnięć już na swoim koncie, że umówiłyśmy się, że sama o nich opowie, bo to jest naprawdę wielka sprawa. Witaj, Karolino. Witam serdecznie. Proszę, opowiedz o swoich sukcesach, bo my rzadko jako kobiety się chwalimy i rzadko mówimy o tym, ile osiągnęłyśmy. Ja bym chciała, żebyś powiedziała z dumnie, z piersią do przodu, jak dużo już osiągnęłaś w swojej dziedzinie. Rzeczywiście, ja jestem z tego bardzo dumna, ponieważ jestem jedną kobietą, pierwszą kobietą, która zaczynała drifting w Polsce i w tym momencie kobietą, która profesjonalnie i zawodowo driftuje. Jedyną zawodową drifterką, bo rzeczywiście to jest, stał się już w pełni dla mnie zawód. I natomiast co ciekawe, drifting jest bardzo specyficzną dyscypliną motosportu. Polega na precyzyjnej jeździe poślizgami. Już w tym momencie naprawdę posiadamy maszyny, które są po 1000 koni. Naprawdę zaawansowane technologie. A ja zaczynałam od zupełnego zera. Ja zaczynałam przygodę swoją z driftem, w ogóle zaczęłam przez przypadek. Zakochałam się w motosporcie tylko i wyłącznie dzięki temu, że poszłam doszkolić swoje umiejętności jazdy na płytach poślizgowych i tam nagle poczułam żyłkę motosportowca, bo nikt w rodzinie nie rozumie w ogóle, co ja chciałam robić, co robię. Mój tata jest informatykiem, moja mama aktorką, mój brat informatykiem, ja studiowałam informatykę, zarządzanie, więc całe życie raczej informatyka, biznes, korporacje, a tutaj nagle motosport, więc wszyscy myśleli, że raczej to jest jakaś moja fanaberia. Oczywiście nie miałam ani wsparcia merytorycznego, bo nikt się na tym nie znał, ani wsparcia finansowego, bo nikt tego za bardzo nie akceptował. Do tego jestem kobietą, więc nie było wcale mi prosto, bo traktowana byłam jako dodatek do samochodu niż jako partner, z którym można by było rywalizować. Więc zaczynałam od kompletnego zera, a w tym momencie zbudowałam jeden z najpotężniejszych zespołów driftingowych w Europie. Super, naprawdę, wielkie brawa, naprawdę bardzo mnie imponujesz i naprawdę jesteś wspaniałym wzorem dla kobiet, wiesz, tych kobiet, które ciągle zastanawiają się, czy wypada, czy mogą mieć prawo, żeby mieć ambicje, wiesz, i marzenia je realizować, także tym bardziej cieszę się, że zgodziłaś się ze mną spotkać, bo chciałabym, żebyśmy wspólnie dały kobietom i dziewczynom po prostu taką moc, wiesz, i też żebyśmy im powiedziały, halo, słuchajcie, bycie ambitną to nie jest też, znaczy to jest dobre, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no też trzeba dużo w to włożyć w pracę, żeby to wszystko właśnie móc osiągnąć. No bo to nie jest przypadek, wszystkie efekty, wszystkie sukcesy nie dzieją się same. Tak, absolutnie tak i też Ci dziękuję bardzo za zaproszenie, bo faktycznie staram się to przekazywać, staram się mówić o tym kobietom, żeby nie bały się marzyć i nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli sobie wymyślają, że chcą być mechanikami, chcą być kierowcami motorsportowymi, chcą polecieć w kosmos, wszystko jest możliwe. My nie mamy żadnych tak naprawdę ograniczeń. Jesteśmy świetne w tym, naprawdę potrafimy być bardzo perfekcyjne w ogóle w wykonywaniu zadań. Bardzo ambitne, więc naprawdę nie powinniśmy się wdać i pozwolić, żeby nam mówiono, że to nie wypada, że jesteś kobietą, jesteś za słaba. Żeby było śmiesznie, ja takie rzeczy bardzo często słyszałam i to wszystko cały czas musiałam odpychać od siebie i mówić, kurczę, ja dam radę, ja to zbuduję, ja znajdę na to sposób, pomimo że wielokrotnie uderzałam głową w ścianę. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam, że chcę jeździć w motosporcie, w driftingu i na drugi dzień jeździłam, tak? Ja, kiedy zobaczyłam drifting, to był 2004 rok, kiedy zbudowałam auto, którym mogłam zacząć jeździć w jakichś zawodach, to był 2008 rok, a kiedy zbudowałam auto, które zaczęło być konkurencyjne w stosunku do innych, to był 2013 rok. To jest prawie 10 lat później, kiedy ja zbudowałam auto, o którym marzyłam. Przez te lata szukałam sposobu, żeby znaleźć finansowanie, szukałam wsparcia, szukałam ludzi, budowałam zespół i tak dalej, ale się nie poddawałam. Po prostu miałam cel i wiedziałam, że ja to zrealizuję i nie pozwalałam sobie powiedzieć, jesteś kobietą, zostaw, odejdź, nie dotykaj, to nie dla ciebie. Nie pozwalałam na to. I to jest najważniejsze, ta determinacja, konsekwencja, tak. No i taki upór, prawda? Tak, wiesz, tak, no pewnie jestem pewna, że wiele było chwil zwątpienia, tak. Wiesz, łez, też. Prawda? I na zasadzie, po co ja to robię tak. I tak dalej. Przecież można żyć inaczej, łatwiej na przykład, prawda? Tak, tak. Ale oczywiście. Nie byłabyś dzisiaj tu, gdzie jesteś. I jestem pewna, że za kolejne 10 lat będziesz
jeszcze dalej i będziesz jeszcze pewnie szczęśliwsza też z tego faktu, że realizujesz swoje, wiesz, jakby marzenia, cele i ambicje, bo co się liczy na koniec? No właśnie ta satysfakcja też, prawda, i efekty. Ja przede wszystkim zawsze powtarzam, żeby ludzie zadawali sobie pytanie, czy są szczęśliwi. A jeżeli nie są szczęśliwi, żeby zadawali sobie pytanie, dlaczego nie są szczęśliwi. I żeby to zmienili. I żeby ten dzień był tym pierwszym dniem nowego życia, tak? Mhm. I poszli w tym kierunku realizacji swoich pasji, realizacji swoich marzeń. Życie mamy tylko jedno i to życie ucieka jak wściekłe. Po prostu te dni, te lata to po prostu uciekają nie wiem kiedy. Natomiast no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być malkontentami, żeby siedzieć, narzekać, a żeby przede wszystkim inni decydowali o naszym życiu. Mhm. Ja naprawdę poszłam zupełnie wbrew wszystkiemu. Śmieję się, że moi rodzice, którzy są moimi fantastycznymi przyjaciółmi, których uwielbiam ponad wszystko, kocham ich bardzo, są dla mnie naprawdę, moja mama są naprawdę dla mnie niesamowitymi autorytetami, a jednocześnie te osoby od samego początku nie akceptowały mojego sportu. Te osoby mnie nie wspierały. Moja mama do tej pory uważa, że przez sport oczywiście się o mnie boi, poza tym nie mam dzieci. Mój tata uważa, że przez sport ja nie mam Nobla w dziedzinie informatyki, bo przecież tak się dobrze zapowiadałam, byłam taka inteligentna dziewczynka i tak dobrze mi wszystko szło. I nie akceptowali tego zupełnie, a jednak pomimo wszystko ja mówiłam, słuchajcie, ale to są wasze marzenia, a co z moimi marzeniami? Ja chcę je zrealizować i przynajmniej mi po prostu w tym nie przeszkadzajcie, tak? Bo przecież wielokrotnie słyszałam, przecież ty się na tym nie znasz, na to ciebie nie stać. Wokół ciebie są ludzie, którzy są bogaci, którzy mają wsparcie, którzy mają kontakty i tak dalej. Ja mówiłam, co z tego? Mi się podoba kilka takich słów, których powiedział Bill Gates. I pierwsza zasada u niego, zawsze jak on mówi jakieś speechy motywacyjne, to pierwsza zasada u niego była pamiętaj, że życie jest niesprawiedliwe i się pogódź z tym. I uwielbiam to. I za każdym razem, kiedy myślę, kurczę, on ma łatwiej, on ma lepiej, on ma, nie wiem, tatę bogatego, który mu zapłacił za to, tak? On ma wielką firmę za sobą, która mu za to płaci i tak dalej. To myślę sobie, no dobrze, no on ma lepiej. No ale co, to ja mam siedzieć i siedzieć i narzekać i patrzeć, bo on ma lepiej? No nie, no mam gorszą sytuację, okej, poradźmy sobie z tą sytuacją, tak? I rzeczywiście za każdym razem, kiedy mam jakieś chwile zwątpienia, bo absolutnie nie ukrywam, tak? Wielokrotnie płakałam, wielokrotnie zastanawiałam się, po co ja to robię. Mój sport kojarzył się przez wiele, wiele, znaczy był związany przez wiele, wiele lat z wyrzeczeniami. Ja wielokrotnie musiałam wybierać, czy jadę na wakacje, czy kupuję bluzkę, czy kupuję buty, czy kupuję nowe opony, tak? Czy jadę na zawody. To było cały czas wielkie wybory. Ja zarabiałam pieniądze i 100% tych pieniędzy ładowałam w sport, więc właściwie nie miałam, żeby było śmieszniej, nie miałam pieniędzy, które zarabiałam, bo one były inwestowane cały czas w samochód. Cały czas samochód, który jeszcze, żeby było śmiesznie, nie miałam wiedzy, nie miałam wokół siebie ludzi, którzy byli mi w stanie pomóc, więc który nie działał prawidłowo, tak? Więc ja walczyłam z samochodem, walczyłam później na tym torze, walczyłam na każdym aspekcie, a jednak cały czas wierzyłam, że znajdę na to sposób. Tam jak mówisz, że budujesz samochód, to jest naprawdę jak, wiesz, jak historia Forda sprzed 100 lat, wiesz, i to tym bardziej jest po prostu absolutnie fascynujące. Słuchaj, powiedz mi, czy twarde kobiety twardo negocjują pieniądze? Tak, zdecydowanie. Ja znam dużo kobiet, które są bardzo twarde, a jednak mam wrażenie, że jednak dużo kobiet ma niskie poczucie własnej wartości. Ja miałam niedawno dyskusję na temat płac, tak, że oczywiście tu jest cały czas dyskusja pod tytułem, że kobiety zarabiają mniej. Mhm. Ale też dlaczego zarabiają mniej? Czy dlatego, że pracodawcy chcą zapłacić kobietom mniej, bo nie doceniają ich umiejętności, czy dlatego, że po prostu kobiety jak przychodzą, to jak są zawsze te widełki tak płacowe, to podają jakieś kwoty raczej z dolnych partii, gdzie panowie podają z górnych partii, bo on nic nie wie, nic nie umie, ale się ceni, tak? A my jednak musimy więcej spędzić czasu na to, żeby zbudować to poczucie wartości, żeby wiedzieć, że jesteśmy w czymś dobre i żeby potem żądać, tak? I ja też bardzo staram się, mówić kobietom, żeby to poczucie wartości w sobie wyrobiły, żeby zobaczyły, co zrobiły, żeby jednak przeanalizowały, żeby się ceniły, żeby walczyły o swoje, tak? Bo jesteśmy naprawdę świetne i potrafimy być w każdej dziedzinie biznesu perfekcyjne. Ale wiesz, kobiety często mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, no nie? No i to jest taki dylemat na zasadzie, no to albo szczęście, albo pieniądze. Jak to się mówi, pieniądze szczęścia nie dają, ale rzeczy, które za nie kupujemy, i owszem.
Więc no ja niestety no nie powiem, że pieniądze szczęścia nie dają, bo mi dają ogromne i ja realizuję dzięki temu swoje pasje, swoje marzenia. Dzięki temu ja mogę oczywiście jeździć, sport, motosport nie jest tani. Nie ukrywajmy też, mogę mieć świetne umiejętności, jeżeli jednak nie mam sprzętu, nie mam zaplecza, nie mam zespołu, nic nie zrobię sama, więc umiejętności mi nic nie pomogą w tym zakresie. Potrzebuję tych pieniędzy i te pieniądze są środkiem do realizacji moich celów, moich pasji, moich marzeń i do tego, żebym była szczęśliwa. Okay. Więc ja uważam, że pieniądze szczęście dają w sposób jakiś pośredni i uważam, że nie powinniśmy się bać o tym mówić czy sięgać po te pieniądze i absolutnie uważam, że żeby realizować jakiekolwiek pasje, podróże, piękne ogrody, suknie czy samochody, to trzeba niestety zrobić. Jesteś przedsiębiorcą, prawda? Prowadzisz firmę, prowadzisz zespół przecież, duży, sportowy, który, tak jak powiedziałeś, wymaga też, no, jest kosztowny, prawda? Tak. Czyli potrzebujesz na to pieniędzy. Przedsiębiorca musi zdobyć pieniądze, albo zdobyć klientów, albo w waszym przypadku to są sponsorzy. Jak to robisz? Tak. Ja mam tę, powiedzmy, łatwość czy przewagę, powiedzmy, jeżeli chodzi o świat motosportu, że jednak przez 15 lat pracowałam w świecie biznesu, w świecie informatyki, gdzie robiłam różne projekty informatyczne, ale bardzo często sprzedawałam te projekty informatyczne, byłam pre-salesem, czyli mówiłam technicznie na temat rozwiązań, które są dla klientów, które dla klientów były najlepsze, więc w jakimś stopniu, czy pośrednio, czy bezpośrednio, tak sprzedawałam te rozwiązania. Zresztą cały czas prowadzę firmę informatyczną i cały czas robimy projekty informatyczne, więc też sprzedaję te projekty, więc rozumiem rozmowę z klientem, rozumiem rozmowę poprzez potrzeby i korzyści dla klienta i to też ułatwiało mi trochę sytuację w momencie, kiedy szłam do sponsorów. Rozumiałam, jakie tak naprawdę sponsor ma potrzeby, że sponsor nie tylko, nie chodzi mu o to, żeby mieć po prostu naklejkę na moim samochodzie, tylko żeby jednak mieć dotarcie, żeby to była forma promocji, reklamy, bo tym jest sponsoring, dokładnie. Tak? Więc korzyści dla niego, prawda? Korzyści dla niego, dokładnie. Mhm. I wszystkich sponsorów pozyskałam właśnie dzięki temu, że wiedziałam, jak z nimi rozmawiać. Robiłam prezentacje, przygotowałam się do tego, wiedziałam też, jak zaadresować. Dzięki temu rzeczywiście mamy dosyć duże sukcesy, ale też to, co mnie bardzo cieszy, to najważniejsze dla mnie jest to, że później pozyskanie sponsora to jest jedno, ale przede wszystkim satysfakcja i kiedy ten sponsor pod koniec roku mówi, podaje mi rękę i mówi, to była fajna współpraca, to były świetnie zainwestowane pieniądze, to jest dla mnie największy sukces. Wow. I na tym cały rok pracuję i uważam, że dokładnie, że to nie chodzi o sprzedany projekt, chodzi o to, żeby później naprawdę była win-win situation, tak, czyli wszyscy byli naprawdę super z tego zadowoleni, bo dzięki temu możemy mówić o długoterminowej współpracy. I na tym buduję rzeczywiście mój cały zespół, team, sukces naszego przedsiębiorstwa, naszej firmy. Super. Ja często się spotykam z tym, że my kobiety, to tak, w pierwszej kolejności najbardziej boimy się wystąpień publicznych. To jest po prostu gorsze niż chyba śmierć. A druga rzecz to jest właśnie, boimy się i nie lubimy, nienawidzimy wręcz sprzedawania. Mm-hmm. A kiedy mówimy o biznesie, to jest przecież kluczowe. Oczywiście. Czy to jest coś, co uważasz, że można się tego nauczyć? Tak, zdecydowanie. To znaczy ja jestem taką osobą, która nie powiem, że nie lubię sprzedawania, bo ja cały czas sprzedaję. I nawet jak się śmieję, jak ktoś zadał mi pytanie, czym jest firma Karolina Pilarczyk, to powiedziałam, że nie powiedziałam, że jest to zespół, profesjonalny zespół driftingowy, tylko powiedziałam, że jest to firma PR-owo-marketingowa świadcząca usługi w oparciu o motosport. I rzeczywiście my cały czas sprzedajemy mnie jako produkt, sprzedajemy zespół jako produkt i cały czas właściwie sprzedajemy, jest to nasza działalność, 80% naszej działalności opiera się na sprzedaży, a nie na sporcie. Popatrz, to jest bardzo ważne, co mówisz. Drogie panie, sprzedaż jest kluczowa w biznesie, bo stąd się biorą pieniądze. Tak, oczywiście. I nie ma się co bać tego, a przede wszystkim można się, tak jak mówię, można się tego nauczyć, bo tu nie chodzi o to, nie chcę, żeby ktoś, nie wiem, postrzegał sprzedawców wszystkich jako akwizytorów, tak? Którzy po prostu chcą wcisnąć i zapomnieć. To jest dla mnie kluczowe, to co wcześniej powiedziałam, czyli sprzedać projekt, ale później praca z tym klientem i dostarczenie tego produktu, żeby ten klient był naprawdę zadowolony z tego, co osiągnął. I to myślę, że daje też taką satysfakcję tej osobie, która sprzedaje, czyli ona nie ma poczucia,
wcisnąłem, uciekłem, tak? Czy jeżeli przychodzimy też klient, nie wiem, nie jest zainteresowany, nie naciskać, nie kombinować, nie robić tego za wszelką cenę, tak? Po prostu rzeczywiście znaleźć klientów, do których możemy naprawdę fajnie stargetować się z naszym produktem, a potem pracować z nim. I to myślę, że daje taką obopólną satysfakcję i to może nauczyć fajnej sprzedaży, która przynosi świetną przyjemność też dla samego sprzedawcy. Prawda? Bo to też nie musi być, tak jak powiedziałaś, nieprzyjemne. Tak, oczywiście, to jest bardzo przyjemne, bo w ogóle kontakt z ludźmi jest przyjemny. Tak. Kontakt, interakcja, rozmowa, wymyślanie, to jest bardzo kreatywne. W ogóle sprzedaż jest kreatywna, ponieważ w tym momencie budujemy coś fajnego, co ma dać korzyść drugiej osobie. Tak, czyli tak naprawdę chcemy pomóc klientowi. Absolutnie. A nie, wiesz, mu coś wcisnąć, prawda? Absolutnie. Także ten sprzedaż ma zły PR, ale jest kluczowa, jest bardzo ważna. Tak. Dzięki sprzedaży twoje firmy się rozwijają, jedna i druga, i ty możesz rozwijać te firmy i sama oczywiście na tym korzystać, bo po to to robimy. Powiedz mi, bo też się spotykam bardzo często z tym, że kobietom nam, w ogóle pewnie ludziom ogólnie, jest bardzo ciężko rozdzielić na przykład takie, wiesz, domowe finanse od finansów firmy. Mhm. Jeżeli jeszcze się prowadzi na przykład jednoosobową działalność gospodarczą, to już jest w ogóle jeden wielki wór. Mhm. No i niestety często jest tak, że się, wiesz, no traci tą płynność finansową. Jak to u ciebie wygląda? Rozdzielasz jedno od drugi? Masz na to jakiś sposób? Wiesz co, u mnie to jest tak, że mój partner jest też menedżerem mojego zespołu, w związku z czym my właściwie cały domowy budżet też przeznaczamy na sport. My właściwie wszystko to, co dostajemy... Ale jecie coś jeszcze? Rzadko. Ale rzeczywiście jest tak, że właściwie u nas to te decyzje są dosyć fajne i łatwe i jak się zastanawiamy, czy jedziemy na wakacje, czy jedziemy na kolejny trening, to właściwie tutaj nawet nie ma dyskusji. I, okay. I faktycznie właściwie te pieniądze, które wpływają jak na firmę, to właściwie od razu wypływają na firmę, czyli na rozwój nas, naszej działalności, naszego sportu, budowanie lepszego samochodu, bo to nam daje tą satysfakcję, to nam daje cały ten cały fan z życia i przyjemność i tu się realizujemy. Więc faktycznie właściwie te pieniądze oczywiście idą na opłaty jakieś też domowe i jedzenie, ale nie mamy zbyt dużo takich wydatków poza motosportem. Macie wspólną pasję, to jest coś, co też was bardzo mocno pewnie łączy, prawda? Bardzo. I to też jest fajne, bo to nie ma dyskusji, czy na ryby, jak spędzamy czas i dlaczego dzisiaj ty wyjeżdżasz, a ja zostaję sama, tak, i tak dalej. Jak bardzo często moi koledzy się z tym borykają, że kobiety chcą pojechać na wakacje, czy chcą spędzić romantyczny czas przy kolacji, a u nas tego nie ma. U nas po prostu my siedzimy na stronach internetowych i kupujemy kolejne części do samochodów. Okej, okay, niesamowite. Wyobraźmy sobie wasze rozmowy. Głównie monotematyczne, a z drugiej strony jesteśmy tak nakręceni tym, że faktycznie czerpiemy z tego ogromną satysfakcję i właściwie nie jesteśmy z tym znudzeni, nie czujemy się zirytowani. Oczywiście ja czasami wchodzę też na inne tematy, ale też na szczęście one są nasze wspólne, bo ja drugą moją taką miłością to są zwierzęta, więc bardzo angażuję się w akcję ratowania zwierząt. Jestem ambasadorem fundacji, która ratuje amstafy i pitbulle. I faktycznie się śmieję, że tylko czasami schodzimy na zwierzęta, na rozpieszczanie naszych psów, na pomoc jakimś psom i na samochody, więc nie mamy tutaj konfliktu. Słuchaj, a takie przyziemne sprawy, codzienne, no bo trzeba zrobić zakupy, trzeba, wiesz, trochę tym domowymi pieniędzmi jakoś tam zarządzić. Kto u was tym się zajmuje najczęściej? Ty czy twój partner? Najśmieszniejsze jest to, że te grube zakupy, czyli jakieś właśnie kupowanie silnika i tak dalej, robię ja. Myślałam, że powiesz fotel albo wiesz, mięso na obiad. A to silnik. Znaczy, mięsa nie jem, jestem wegantą. Okay. Ale nie, ja rzeczywiście robię te większe zakupy, to ja się tym zajmuję, natomiast... I wiemy, że to są większe zakupy u was. Tak. Silnik, opony. To są skrzynie biegów, to są opony, dokładnie, natomiast żeby było śmieszniej, kwestie na przykład odżywiania się i zakupy spożywcze to robi Mariusz. On też gotuje, więc ja mu zostawiam tutaj w pełni luźną rękę i faktycznie robimy... On się tym zajmuje, więc tak jak mówię, to zarządzanie finansami nie jest takie problematyczne, bo tych wydatków poza motosportem nie mamy zbyt dużo. Okay. A mogę zadać takie pytanie intymne trochę? Proszę, oczywiście. Macie wspólne konto czy osobne? Mamy wspólne konto. Macie wspólne konto. Tak, mamy wspólne konto. Macie wspólne konto i tam wpływają wasze przychody i...
No, obydwoje macie do nich dostęp i po prostu pełną przejrzystość. Razem, my razem prowadzimy tą firmę, w związku z czym to jest absolutnie, razem nad tym pracujemy, razem pozyskujemy pieniądze i tak dalej, więc to jest absolutnie wszystko wspólne i tutaj nie patrzymy sobie też na co wydajemy, zwłaszcza, że się śmieję, że mamy bardzo podobne też myślenie, więc obydwoje jak mamy wydać na jakąś głupotę, to się 15 razy zastanowimy, czy aby na pewno chcemy, więc jeżeli już kupujemy, to na pewno to było potrzebne albo to bardzo chcieliśmy, więc druga osoba się tak naprawdę w to nie mierzy. A myślicie o przyszłości w takim kontekście też finansowym na przykład, wiesz, tak długoterminowo, co za 10, 20, 30 lat, być może planujecie to w kontekście firmy, ale też waszego takiego życia, wiesz, osobistego. Jak z tymi pieniędzmi, z tymi finansami jest w tym aspekcie, powiedz? Dokonujemy różne inwestycje. Inwestycje, ale bardziej w jakieś nieruchomości albo w jakieś ruchomości, ale na zasadzie samochody. Więc myślimy o tym, natomiast nie robimy żadnych takich zaplecza finansowego na kontach, tylko to są bardziej inwestycje w nieruchomości. Super, fajnie. No, powiem Ci, jesteś kobietą idealną. Naprawdę, naprawdę, powiem Ci, że... A takie pytanie, słuchaj, płacisz częściej kartą czy gotówką? Tylko i wyłącznie kartą. W ogóle gotówka mnie się nie trzyma. To jest straszne, to jest, słuchajcie, każde pieniądze te ja po prostu wypływają mi strasznie z portfela. Dlaczego? A co ciekawe, nie wiem, wiesz, nie wiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo żeby było śmieszniej, jak płacę kartą, albo może nie mam po prostu, nie widzę tego w ten sposób i ta percepcja jest troszeczkę inna, ale mam wrażenie, że mniej wydaje, jak płacę kartą. Natomiast rzeczywiście, jak mam tą gotówkę, to ona momentalnie niknie mi z portfela. I jakkolwiek, jak duża ta gotówka by nie była, zawsze znika mi. Trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście jest tak, że teraz jest piękna dogodność, bo jednak większość firm i osób i sklepów posiada terminale czy taksówki i tak dalej, więc jeszcze dotykowo można, więc w ogóle szybciutko załatwić sprawę, stąd nie odczuwam potrzeby noszenia. A sprawdzasz stan konta często? Na przykład tak, wiesz, na przykład, że masz taki nawyk, że to robisz raz na tydzień albo raz dziennie, czy tak od czasu do czasu. Masz takie swoje zwyczaje związane na przykład z właśnie zarządzaniem pieniędzmi albo w ogóle z pieniędzmi, że robisz coś zwykle, albo coś byś chciała się nauczyć, albo na przykład coś by chciałabyś poprawić. Nie mam żadnych takich nawyków, tak? Nie mam, sprawdzam oczywiście stan konta, ale to bardziej na zasadzie, kiedy robię jakieś opłaty, tak? To wtedy mniej więcej kontroluję i w głowie mam mniej więcej kwotę, która jest tam na tym koncie, a głównie to wynika oczywiście z tego, że jak idziemy na zawody, czy musimy dokonać jakiejś inwestycji, to musimy mieć nad tym pełną kontrolę. Ale ponieważ tak jak wspomniałam, że tych pieniędzy, które wydajemy na inne tematy niż motoryzacyjne, jest bardzo mało, więc właściwie to wiemy mniej więcej cały czas, jaka jest ta kwota, tak? Jak nam schodzi właśnie te większe kwoty, no to też cały czas wiemy, jakie są te poziomy pułapy. Bardzo łatwo się jakoś to kontroluje. Mniej więcej cały czas wiemy, ile mamy na koncie, nic nas nie zaskakuje i stąd jest to dosyć proste. No, to super, bardzo fajnie. Bo czasami mówi się, że jeżeli mamy, wiesz, gotówkę w portfelu, to mniej tych pieniędzy wydajemy, także takie są, tak psychologicznego punktu widzenia podobno, także że kartą, że się więcej płaci. Aczkolwiek no taki jest trend, tak? Wszystko idzie w tą stronę, żebyśmy płacili kartami. Znaczy ja myślę, że to jest, wiesz, to jest kwestia rzeczywiście jak kto wydaje, tak? Ja nie wydaję impulsywnie. Ja mam bardzo mocno zaplanowane tak naprawdę wydatki na zasadzie, jeżeli chcę kupić bluzkę, to dlatego, że ja ją potrzebuję, a nie dlatego, że ja idę na zakupy, bo są wyprzedaże. Albo zobaczyłam, że nie wiem, 3 bluzki w cenie jednej i tak dalej. Więc nie gromadzisz na zapas. Nie gromadzę i nie kupuję impulsywnie, nie kupuję na zaś, więc właściwie wszystkie wydatki, które robię, są mocno zaplanowane, przemyślane i kontrolowane. Okay. I stąd właściwie ten poziom i pułap jest taki przewidziany. Plus no nie mamy dzieci, więc dzieci, które bardzo często impulsywnie gdzieś kupują rzeczy, czy zabawki, czy jakieś, nie wiem, lody i tak dalej, to wtedy rzeczywiście te pieniądze wypływają. Ja to troszeczkę widzę, bo Mariusz ma syna cudownego, juniora, też Mariusza, i jak junior przyjeżdża do nas, to wtedy widzę, że ten ruch jest taki trochę większy, tak, na tym koncie. Ale rzeczywiście u nas to jest tak, że my przeważnie też dużo razem przebywamy, więc jak wydajemy te pieniądze, to wydajemy je razem, więc właściwie cały czas gdzieś ta kontrola nad tymi finansami jest. A bierzesz paragony ze sklepów, jak wiesz, odchodzisz od kasy, czy mówisz nie, dziękuję, nie potrzebuję? Biorę paragony, aczkolwiek rzadko je później przeglądam. Nie wiem, bardziej jakoś tak, ja się śmieję, że został mi taki nawyk kiedyś, jak moja pierwsza praca to było rozdawanie ulotek. Byłam i hostesą i rozdawałam ulotki i miałam ogromny plik ulotek i wiedziałam, że mogę zejść dopiero wtedy,
kiedy je rozdam. Więc jak widzę teraz osobę, która ma te ulotki, to ja wyciągam automatycznie rękę, żeby jej po prostu pomóc, tak? Właściwie i mam taki odruch, że jak ktoś coś wyciąga do mnie, to ja biorę. Tak. I stąd się śmieję, że właśnie tak samo z paragonami. Jak ktoś wyciąga do mnie, to biorę. Natomiast jeżeli mi pytają, na przykład, bo ja płacę kartą i pytają, czy chcę potwierdzenie, to wtedy najczęściej nie, tak. Chociażby dlatego, żeby nie generować więcej papieru. Tak, tak. A paragony, nie przeglądasz paragonów, nie zdarza ci się. I w ogóle nie przeglądam paragonów. Nie, w ogóle. Ale stan konta się zgadza. Tak, dlatego może dlatego, że nie miałam żadnych niespodzianek do tej pory, stąd nie kontroluję tego tak bardzo i nie przeglądam, bo właściwie nic mnie jeszcze do tej pory nie zaskoczyło. Mhm. Tak? Wszystkie te wydatki, które schodzą, to są kontrolowane, one nie są takie jakieś duże, no bo tam na jedzenie właściwie głównie wychodzą, to nie są jakieś duże, a jak już mówimy o większych zakupach pod tytułem silnik, czy tam jakieś elementy, no to wtedy doskonale wiemy, bo już musimy wiedzieć w głowie też, jaki mamy ten stan konta, na co sobie możemy pozwolić, co mamy w perspektywie, bo musimy jeszcze dostarczyć usługę, więc musimy pojechać na zawody, musimy coś zrealizować, więc musimy mieć na to budżet, więc tam właściwie tak jak rozmawiamy o tym, to myślę o tym, że właściwie te konto, pomimo, że to nie jest jakiś rytuał, a jednak biorąc pod uwagę nasze usługi i to, że musimy mocno zaplanować, co robimy, jak robimy i na co wydajemy i jaki robimy bufor bezpieczeństwa i tak dalej, to właściwie te wydatki są i są cały czas kontrolowane i ten budżet i ten stan finansów jest cały czas kontrolowany. Super. Powiedzmy, jakie masz podejście do kredytów? Biorę. Na co bierzesz? Biorę. Biorę na mieszkanie wzięłam. Nie boję się kredytów. Wolę nawet kredyty niż pożyczyć od kogoś, bo wolę mieć takie zobowiązanie, nie wiem, wobec banku, który na koniec dnia czerpie z tego korzyści niż od osoby, która gdzieś tam robi przysługę w stosunku do mnie. Więc wolę, relacja, prawda? Ja się boję, żeby nie popsuć relacji. Zawsze wiadomo, że te pieniądze to jest taki delikatny temat, więc raczej wolę nie dotykać pieniędzy od ludzi. Wolę jednak wziąć od banku. Nie boję się tego. Bardzo często robię sobie jakieś takie szybkie kredyty, nawet pobieram, żeby coś zrealizować, potem to spłacić, zapłacić jakieś koszty manipulacyjne. Teraz naprawdę bardzo często dają fajne warunki na takie kredyty. Nie boję się tego. Okay. A kartę kredytową masz? Mam kartę kredytową. Masz ISO i nie zdarzyło ci się jeszcze spłacać zadłużenie, czyli przekroczyć tego terminu płatności, wiesz, nie, co tego nie, kredytowego. Nie, jakoś tak korzystam, bo bardzo dużo kupujemy za granicą, bardzo dużo kupujemy w Stanach Zjednoczonych, więc właściwie ta karta jest dosyć często wykorzystywana i potrzebna. I jeszcze tak, wszystko było takie wyrównywane, więc też nie miałam żadnej wpadki. No to po prostu jesteś, nawet powiedziałabym, potrójnie idealna. Bardzo mi to imponuje, bardzo mi się to podoba. Jesteś bardzo konkretną osobą, bardzo trzeźwo myślącą, bardzo taką praktyczną też, a przy czym nie pozbawioną, broń Boże, fantazji, marzeń i wiesz, i wielkich wizji. Także to jest, powiem ci, że naprawdę cieszę się, że się spotkałyśmy, że cię poznałam i że możesz, za moim pośrednictwem mogę o tobie powiedzieć innym kobietom, żeby się inspirowały. Chciałabym cię poprosić o takie zdanie, dwa zdania dla właśnie, takie przesłanie trochę dla dziewczyn, dla kobiet w tym kontekście, o którym rozmawiamy, wiesz, tej odwagi, tej determinacji, tej konsekwencji, coś, co może je wzmocnić, dodać im skrzydeł. To zostawiam już. Przede wszystkim bardzo bym chciała mocno zaapelować, żeby kobiety się nie bały marzyć i nie bały się realizować tych marzeń. Nie dawały się wepchnąć w jakieś szufladki, nie ma rzeczy niemożliwych. Ja jestem świetnym przykładem do tego. Trzeba walczyć o swoje marzenia i nie ma marzeń, które są nie do zrealizowania. To jest tylko kwestia planu, to jest tylko kwestia determinacji, cierpliwości. Wszystko jest możliwe i naprawdę. I też zachęcam wszystkie kobiety, żeby się w razie czego kontaktowały, rozmawiały ze mną. Naprawdę uważam, że mamy życie jedno, powinnyśmy być szczęśliwe i do tego powinniśmy dążyć. Słuchaj, podpisuję się naprawdę. To, że mamy jedno życie, to 100%. Też tak uważam, że trzeba dobrze wykorzystać ten dany nam tutaj czas. Tak. Ja też czasami mówię, że nie po to moja mama nosiła nas, wiesz, pod sercem, potem ten trud porodu i wychowania, żeby to ten dar, który nam, żeby to zmarnować. Także głupio bym się chyba czuła wobec mojej mamy. Przy okazji jeszcze. Oczywiście. Bardzo ci dziękuję. Zanim cię wypuszczę, to chciałabym ci jeszcze podarować prezent i poprosić i zachęcić do
do tego, żebyś została taką honorową ambasadorką mojej inicjatywy Kobiety i Pieniądze. Super. Której celem jest edukacja finansowa kobiet. Chciałam Ci podarować moją książkę. Cudownie. A także koszulkę z, taką, z takim przesłaniem, że pieniądze się mnie trzymają. Cudnie. A obrazek, jestem, który tutaj znajdziesz na tej koszulce, jest autorstwa Marty Frey, która zawsze marzyłam, żeby narysowała takiego mema właśnie, wiesz, mocnego, kobiecego. Super. Także bardzo dziękuję. Będzie mi bardzo miło, jeśli się zgodzisz i no i bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za to, że mogłyśmy się poznać, porozmawiać i wiesz, wysłać dużo dobrej, mocnej energii do innych kobiet. To ja Tobie bardzo dziękuję, bo naprawdę uważam, że tą inicjatywę, którą masz, jest fantastyczna, bo też mi zależy bardzo na tym, żeby zmotywować kobiety, żeby zaczęły walczyć o siebie, żeby nie były tylko w cieniu mężczyzn, bo jesteśmy naprawdę genialne. Super. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.